Szpital nasz jako jeden z pięciu województw został postawiony w stan podwyższonej gotowości. Realizujemy zadania w zakresie walki z tym wirusem. Dysponujemy oddziałem zakaźnym jako jedyny szpital w tym makroregionie. Oddział nas to 17 łóżek, 4 izolatki i braki kadrowe. No niestety mamy w tej chwili w szpitalu zatrudnionych tylko dwóch zakaźników, którzy praktycznie nie są w stanie w pełni zabezpieczyć funkcjonowania tego oddziału. Stąd oddział jest wspierany przez lekarzy pulmonologów, co gwarantuje ciągłość funkcjonowania tego oddziału i świadczenie usług według wymogów, ale również według potrzeb, jakie na dzień dzisiejszy mamy. Na dzień dzisiejszy do szpitala naszego trafiło osób wymagających potwierdzenia tego wirusa. 10 osób, które zostały poddane tym badaniom. Wszyscy uzyskali wynik negatywny. Na dzień dzisiejszy pobraliśmy kolejne 4 próby. Zostały one wysłane, w tej chwili wysyłamy do ośrodka białostockiego, bo wcześniej były kierowane do Państwowego Zakładu Higieny, który dzisiaj zawiesił swoją działalność ze względu również na wystąpienie prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem swoich pracowników. Stąd też się ogranicza ta baza diagnostyczna. Wprowadziliśmy pewne rozwiązania organizacyjne w celu wyeliminowania i zabezpieczenia z jednej strony naszych pracowników, ale również naszych pacjentów. Ograniczyliśmy pierwszym takim działaniem było ograniczenie wizyt, jeżeli chodzi o naszych pacjentów. Dopuściliśmy opiekę na oddziałach pediatrycznych rodziców lub opiekunów prawnych. I tutaj to funkcjonuje. Nie chcieliśmy wprowadzać jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o przyjęcia planowe na oddziały. Niemniej tutaj naturalnie to się rozwiązuje, bo część naszych potencjalnych pacjentów zwraca się z prośbą o przełożenie tych wizyt. Niemniej wszystkie procedury zabiegowe, wszystkie zabiegi na CITO, jak również w stanach zagrożenia życia są realizowane na bieżąco, bez żadnych ograniczeń. Również tutaj nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o diagnostykę. Chodzi tutaj o badania, jeżeli chodzi o nasze laboratorium, czy zakład diagnostyki obrazowej, czy badania, no szczegółowo tam, jeżeli chodzi o tomografię, mamografię i tak dalej. Staramy się to realizować. Owszem, wprowadzamy pewne rozwiązania, ograniczenia w przemieszczaniu pacjentów w naszym szpitalu, jak również wprowadziliśmy ograniczenia w przemieszczaniu się naszego personelu. Wprowadzone zostały pewne strefy zamknięte, no żeby ograniczyć ten ruch tych pacjentów. Również inne wejścia dla personelu, żeby to one się nie przecinały. Żeby to zminimalizować maksymalnie kontakt ewentualnych osób zakażonych. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna również funkcjonuje. Od dnia wczorajszego zaczęliśmy wprowadzać teleporady. Nasz personel stara się dodzwonić do naszych pacjentów, którzy mają wyznaczone wizyty. Proponujemy im kontakt. Dzień wcześniej jest taki kontakt z personelu tego pielęgniarskiego. Proponujemy konsultację lekarską na dzień wyznaczony. Lekarz odzwania i udzielamy. Jeżeli jest konieczność i wskazanie, jest wyznaczana ta wizyta i jest ona kontynuowana bezpośrednio w szpitalu. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie materiałowe i środki indywidualnej ochrony, no tutaj występują również problemy, staramy się to rozwiązywać. Korzystamy z materiałowych rezerw rządowych. Takie dostawy są realizowane. Oczywiście byśmy chcieli, żeby one były realizowane w większym zakresie.
Niemniej pozwala to na funkcjonowanie całego szpitala, chociaż często w atmosferze takiej nerwowej, bo na przykład w dniu wczorajszym mieliśmy zapas na magazynie 30 maseczek FP, no dzisiaj dostała 100 sztuk, no jutro mamy mieć 400. Niemniej to funkcjonuje, ale wzburza pewne emocje i obawy personelu i wpływają do mnie pisma takie o zwiększenie zapasu i tak. Również tutaj otrzymujemy wsparcie od firm pracujących w strefie, tutaj nam również wsparły. Tak, dostaliśmy już na taką partię w formie gratisu ponad 500 sztuk, ale tu staramy się rozwiązać ten problem również sami. Sprowadziliśmy 5 bel fizeliny trzywarstwowej i nasze szwaczki na pralni również szyją takie maseczki. Traktujemy jako taką rezerwę, gdyby zaistniała jakaś sytuacja kryzysowa. Podjęliśmy również działania, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie naszego szpitala, jeżeli chodzi o te procedury zabiegowe, a mianowicie zamówiliśmy kilka pakietów odzieży operacyjnej oraz obłożeń, jak również maseczek wielokrotnego użytku, żeby w przypadku braku dostaw sprzętu jednorazowego można było utrzymać funkcjonowanie szpitala i udzielać tych świadczeń. Wszyscy wiemy, że na dzień dzisiejszy na terenie województwa zostały uruchomione 2 szpitale, jedno specjalizacyjne, mówimy tu o szpitalu w Łomży i w dniu wczorajszym został powołany, przekształcony szpital MSW, również taki szpital zakaźny, który będzie wspierał między innymi również nasz szpital. Na czym to polega? Wystąpiliśmy co prawda do wojewody dzisiaj o szczegółowy harmonogram i zasady postępowania z pacjentami. Niemniej to z wymiany korespondencji, z rozmów z dyrektorem ze szpitala w Łomży. Polega to na tym, że pacjent, który będzie miał wskazania do hospitalizacji, czyli pogłębionej diagnostyki, przechodzi on ją u nas. Z chwilą potwierdzenia wystąpienia tej jednostki chorobowej będzie on u nas początkowo hospitalizowany i leczony, ale mamy tylko 17 miejsc, prawda, czyli przy jakimś takim dynamicznym rozwoju będzie to za mało, wtedy ten pacjent będzie mógł być przekazany do tych dwóch ośrodków. Problem się pojawia, jeżeli to będzie pacjent z jedną jednostką chorobową, będzie wymagał kontynuacji leczenia innego, powiedzmy zabiegowego, czy dializ, prawda, no różne są sytuacje. Wtedy on będzie również przewożony do tych szpitali, te szpitale będą przygotowane do udzielenia takiej pomocy. W przypadkach nagłych, zagrażających życiu, gdzie nie będzie czasu na transport, będziemy uruchamiali, mamy taką salę rezerwową operacyjną, gdzie będziemy robili. Oczywiście to poniesie kolejne skutki, prawdopodobnie wyłączenia innych świadczeń, ale myślę, że tutaj poradzimy i taka pomoc będzie udzielona. Tutaj chciałbym również podziękować, korzystając z okazji, za to wsparcie finansowe samorządu naszego miasta. Tutaj również dostajemy wsparcie od wojewody, dostaliśmy, jak również od marszałka, na zakup aparatury i sprzętu związanego właśnie z tą jednostką chorobową. To nie znaczy, że my nie mamy tego sprzętu, ale przy tym dynamicznym rozwoju jego będzie brakowało, bo te wskaźniki, które musimy uzyskać, jeżeli chodzi o wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, one zostały określone przez ministerstwo i dążymy do niego. Między innymi tutaj powyżej 10% respiratorów w stosunku do ilości łóżek w naszym szpitalu. Szpital nasz na dzień dzisiejszy ponad 430 łóżek ma, czyli musimy mieć ponad 43 respiratory. Na dzień dzisiejszy mamy 32. No ale wiadomo, że część jest wykorzystywanych na OIOM-ach i na innych oddziałach, gdzie praktycznie na każdym oddziale zabiegowym występują sale intensywnego nadzoru pooperacyjnego, gdzie również powinny być takie wyposażenia. Stąd jest konieczność zakupu
Te zakupy są już realizowane, praktycznie już mamy podpisane umowy. Część sprzętu już trafia, już nawet mieliśmy pierwsze dostawy sprzętu. Mówimy tutaj o dezynfektorach, innych rzeczach takich, które poprawią bezpieczeństwo i stan epidemiologiczny naszego szpitala. To zależy od klasy, jaki to ma być respirator. To można powiedzieć, że od 40 tysięcy do 200. Koszt. Od 40 tysięcy do ponad 200 może być. Pacjent poddany, od którego jest pobierany materiał do dalszych badań, przebywa na oddziale zakaźnym, jest izolowany. On nie ma kontaktu ani z innymi pacjentami, przebywa w obrębie oddziału zakaźnego przy zachowaniu tych reżimów sanitarnych i dopiero z chwilą upewnienia się, że nie zagraża pozostałym pracownikom i personelowi, jest kontynuowane inne leczenie, czy w innych ośrodkach, czy w innych oddziałach. Także tutaj jest. No jeżeli chodzi o oddział położniczy, tutaj też prowadziliśmy pewne ograniczenia, a mianowicie zrezygnowaliśmy z porodów rodzinnych ze względu na zabezpieczenie i tutaj one odbywają. W przypadku wystąpienia, że pacjentka będzie z jednostką tą chorobową, jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować transportu, bo takie pacjentki w zasadzie powinny być transportowane do tych ośrodków specjalistycznych wyłączonych, będziemy u siebie musieli to poradzić. Stąd mamy te inne sale operacyjne, które możemy wykorzystać mówimy tutaj o salach poza blokiem operacyjnym, żeby też nie wyłączyć tego bloku operacyjnego i nie sparaliżować w ogóle całego szpitala. Mamy takie sale, które możemy wykorzystać, chociaż będziemy tego unikali. To się odbywa na bieżąco, bo transport oczywiście on jest bezpieczny, one są zabezpieczone, bo są pobierane trzy wymazy, czyli jak gdyby trzy próbki są przewożone. Transport odbywa się w odpowiednich kontenerach i tak dalej, on jest zabezpieczony. Jest on realizowany przez nasze samochody szpitalne. W przypadku braku takiego środka, że on jest wykorzystywany, korzystamy tutaj z umów podpisanych z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która podstawia nam ten samochód. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, bo może nie wybrzmiało dla internautów, chodziło o transport próbki od pobrania do analizy.